Witam wszystkich serdecznie. Tym razem temat nakładania pasty termoprzewodzącej. Temat, który był poruszany już bardzo wiele razy, a jednocześnie ciągle jest aktualny. Jest wiele różnych metod, mających swoich przeciwników i zwolenników. Ja pokażę tutaj te, które moim zdaniem są najlepsze. Postaram się pokazać także często popełniane błędy oraz jakie są ich konsekwencje. Zapraszam do oglądania. Na początek popularne procesory Intela. Zakładamy punktowo małą ilość pasty termoprzewodzącej. Zobaczmy, jak się rozkłada na rdzeniu. Jak widać, pasta nie pokryła całego rdzenia, a jedynie jego część. To samo wykonujemy na większym rdzeniu. I jak widać, otrzymujemy dokładnie ten sam efekt. Tutaj także niecały rdzeń został pokryty pastą. Powstanie tutaj szczelina powietrzna, która bardzo słabo przewodzi ciepło. Z tego powodu nie jest to prawidłowe nałożenie pasty. Pamiętajmy, że po złożeniu chłodzenia nie będziemy widzieli, w jaki sposób pasta została nałożona. Aby to sprawdzić, trzeba będzie rozebrać chłodzenie, czyli w praktyce nałożyć jeszcze raz pastę. Teraz pokażę preferowaną przeze mnie metodę nakładania pasty. Polega ona na rozłożeniu cienkiej warstwy pasty termoprzewodzącej na całym rdzeniu. Dzięki temu mamy praktycznie pewność, że cały rdzeń zostanie pokryty pastą i nie będzie żadnych szczelin powietrznych pomiędzy rdzeniem a chłodzeniem. W ten sposób unikniemy także nałożenia zbyt dużej ilości pasty, która może spowodować nieprawidłowe ułożenie się chłodzenia na rdzeniu. Spowoduje to także zwiększenie odległości pomiędzy chłodzeniem i rdzeniem, a to zmniejszy skuteczność chłodzenia. Jak widać, dzięki tej metodzie cały rdzeń pokryty jest pastą termoprzewodzącą, a także tylko niewielkie ilości pasty termoprzewodzącej znalazły się poza rdzeniem. Moim zdaniem jest to najlepsza metoda nakładania pasty termoprzewodzącej. Zobaczmy, jak to wygląda na większym rdzeniu. Nakładając punktowo pastę, pokrywamy tylko część rdzenia. Pozostała część pozostaje niepokryta. Jak już wcześniej mówiłem, jest to bardzo niekorzystne zjawisko i znacząco obniża skuteczność chłodzenia. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało przy rozkładaniu cienkiej warstwy pasty na całym rdzeniu. Tutaj widać, że cały rdzeń zostanie pokryty i nie będzie szczelin powietrznych zmniejszających skuteczność chłodzenia. W przypadku większych rdzeni ta metoda także jest moim zdaniem najlepsza. I ostatni przykład. Karta grafiki posiadająca największy rdzeń. Tutaj także widać, że punktowe nakładanie pasty nie przynosi dobrych rezultatów. W rogach rdzeń jest w ogóle nie pokryty pastą. Sprawdźmy teraz metodę z nakładaniem cienkiej ilości pasty na cały rdzeń układu. Dodając pastę w czasie nakładania, możemy kontrolować grubość nakładanej warstwy. Jak widać, cały rdzeń został równo pokryty pastą. Nie będzie w tym przypadku żadnych szczelin powietrznych ograniczających chłodzenie. I na koniec, jak usunąć starą pastę termoprzewodzącą? Ja tutaj używam chusteczki nasączonej izopropanolem. W przypadku bardziej zaschniętej pasty, lepiej wykazać się cierpliwością. Jakieś narzędzia, które mogą uszkodzić rdzeń układu, na przykład śrubokrętów. Jeżeli już musimy mechanicznie usunąć pastę, użyjmy czegoś miękkiego, na przykład wykałaczki. Pora na podsumowanie. Moim zdaniem najlepszą metodą jest nakładanie cienkiej warstwy pasty na cały rdzeń układu. Dzięki temu nie powstaną szczeliny powietrzne, które znacząco ograniczają chłodzenie. Nałożymy także odpowiednią ilość pasty. Warto także zwrócić uwagę na to, czy chłodzenie równo przylega do całego rdzenia układu. Jeżeli chłodzenie będzie krzywe, powstanie szczelina powietrzna, której pasta nie będzie w stanie wypełnić lub wypełnienie tą pastą nie będzie tak skuteczne jak równiutkie przyleganie chłodzenia. Należy pamiętać, że im większa odległość chłodzenia od rdzenia układu, tym słabsze chłodzenie. Pasta termoprzewodząca z założenia ma jedynie wypełnić drobne szczeliny, a nie duże przerwy. Warto także stosować dobre pasty termoprzewodzące o możliwie dużej przewodności cieplnej wyrażonym w watach na metr razy Kelvin. Im większa ta wartość, tym pasta lepiej przewodzi ciepło. Ważny jest także czas pomiędzy poszczególnymi wymianami pasty termoprzewodzącej. Zaschnięta pasta znacznie gorzej przewodzi ciepło. Jeśli film się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.